Sponsorem wywiadu jest Olgros, stacja paliw. Dzień dobry, dzisiaj gościem naszej redakcji jest selekcjoner reprezentacji Polski w rugby, Kamil Bobryk. Dzień dobry, Kamil. Witam serdecznie. Kamil, nowa rola, nowe wyzwanie. Jak się zapatrujesz na to wyzwanie? Bo pewnie znaleźli się tacy, którzy ci gratulowali w większości, ale też tacy, którzy powiedzieli, w co ty się, chłopie, wpakowałeś. No nie jest to, jest to bardzo, mówię, ambitna rola. Pierwsze rzeczy mogę podziękować dla osób, które zaufały i powierzyły mi i Tomkowi Stępniowi rolę selekcjonera. Wymaga to dużo pracy, wymaga to dużo poświęcenia i ułożenia w całość, żeby ta drużyna wyglądała pozytywnie. Tak więc na pewno jest to ambitne wyzwanie. Wydaje mi się, że mając kilkanaście lat doświadczenia już w rugby, wydaje mi się, że jesteśmy z Tomkiem w miarę przygotowani do tej roli. Wiadomo, że każdego dnia się uczysz, ale mówię, no tutaj chcemy stworzyć grupę ludzi, która będzie się miło chciała spotykać razem i będzie miała jeden wspólny cel, czyli dobro polskiego rugby. Jak ten podział obowiązków wygląda? Za co jesteś ty odpowiedzialny? Za co Tomasz Stępień? Czy za podobne rzeczy? Czy jak się będziecie dzielić w tej codziennej pracy? Nie dzielimy. To znaczy nie mamy jakiegoś tam... Tomek jest bardziej taki, od kwestii tam komunikacji z niektórymi osobami, ale no mówię, tutaj nie jest to nie mówimy, że to jest twoja robota, to jest moja robota, tylko staramy się dzielić między sobą i zawsze analizować sytuację na bieżąco wspólnie i podejmować wspólnie decyzje, albo jakoś tam zawsze trzeba wypracować tak, żeby Tomek podjął taką decyzję, jak mamy podjąć. Mhm. Dla niektórych fotel selekcjonera, posada selekcjonera to jest szczyt kariery, koniec. Dla ciebie to jest, można powiedzieć, początek. Czy nie obawiałeś się tego, czy nie uważałeś, może, że już za wcześnie na tak wysokie, tak eksponowane stanowisko? No jest to duże ryzyko, jest to duża odpowiedzialność, jest to duży zaszczyt, pierwsza rzecz. Tak więc wiadomo, że reprezentujemy pierwszą reprezentację Polski, tak więc to jest coś naprawdę wielkiego. Tak więc trzeba do tego podejść z godnością i z odpowiednim zaangażowaniem. A wydaje mi się, że wiadomo, że zawsze jest ryzyko. Przed każdą niewiadomą jest ryzyko. Tak więc czasem mówię, że każde nowe wyzwanie motywuje do dalszej pracy, do dalszego kroku do przodu, żeby jak najlepiej przygotować tę drużynę, jak najlepiej się komunikować z zawodnikami, jak najlepiej komunikować się ze środowiskiem. Bo mówię, tutaj trzeba naprawdę wykonać bardzo dużo roboty, bo jest trochę zaległości, tak więc i wszystkich trenerów zjednać i pokazać, że ta reprezentacja musi być i ma być takim okrętem flagowym Polskiego Związku Rugby. Tak więc no mówię, no jest dużo wyzwań, dużo ambitnych wyzwań, ale z Tomkiem respektujemy to wszystko, ale z szacunkiem dla wszystkich staramy się robić naszą robotę i przygotowywać tą reprezentację tak, żeby na mecz z Litwą i Czechami była gotowa w tym roku. W następnym roku mamy Chorwatów i Luksemburg oraz Szwecję na wyjeździe. Tak więc mówię, no tutaj na chwilę obecną wykonaliśmy już pierwszy obóz w Spale na początku sierpnia. W chwili obecnej przebywamy w Siedlcach, tak więc gdzie jest jest to kolejny krok przygotowujący drużynę do tych rozgrywek listopadowych. Tak więc wydaje mi się, że idziemy małymi kroczkami do przodu. Staramy się żeby ta grupa osób, którą wyselekcjonowaliśmy, stworzyła wspólny monolit, taką jedność i żeby nie tylko na boisku, ale tak i poza boiskiem spędzała miło czas i była rado, mówię, miała przyjemność z tego, że jesteśmy razem.
nie tylko na boisku, ale i również poza boiskiem. No właśnie, selekcjoner to jest specyficzna rola trenerska, bo jesteście przede wszystkim od selekcji, od nauczenia pewnych schematów, pewnych zbudowania atmosfery, a nie tyle od nauczenia zawodników grać, bo oni uczą się grać codziennie, czy już umieją, czy w klubach szkolą umiejętności, a wy jesteście od tej właściwej selekcji i zgrania tej grupy obcych dla siebie zawodników. Zgadza się, tak więc mówię, to teoretycznie można powiedzieć, że ma być to najlepsza najlepsi zawodnicy z Polski, ale musi to być dopasowany pod względem charakterów. Jest pełno małych kruczków, gdzie żeby ta drużyna czasem może z jakości zawodnika zejść, ale nadrobić to taką solidarnością i chęcią dążenia do wspólnego celu. Mówię, czasem jest to ważniejsze. Mówię, to jest sport zespołowy i zespół jest najważniejszy. Mówię, tak jak się mówi, że jesteś tak silny jak twoje najsłabsze ogniwo. Tak więc mówię, ta grupa musi być, mówię, na podobnym poziomie. I ta rywalizacja w tej drużynie ma być motywująca do dalszej pracy i żebyśmy mieli ochotę. I my jako trenerzy musimy się dalej rozwijać i zawodnicy też mają pracować. Gdzieś zawodnicy wykonują bardzo dużo pracy z klubami, dlatego tutaj też mamy dużą rolę z Tomkiem, żeby właśnie ta komunikacja z klubami, z trenerami jest bardzo, bardzo ważna, ponieważ to trenerzy nam przekazują najważniejsze informacje, jaka jest sytuacja z zawodnikami. My z każdym z zawodników staramy się utrzymywać kontakt, może nie na co dzień, ale przynajmniej raz na tydzień, raz na dwa się skontaktować i porozmawiać, gdzie też mamy jakieś tam raportowanie każdego zawodnika co tydzień. Wiemy, co każdy zawodnik wykonał, jaką pracę wykonał przez tydzień i jak się zaprezentował w weekend, ale mówię, no to jest ocena zawodnika, a drugą oceną jest ocena realna też trenera, tak więc żeby widzimy, czy to się pokrywa ze sobą. Również mówię, osoba trenera od przygotowania fizycznego Mirka Babiarza też jest ważna, bo mówię, Mirek też robi sporo roboty odnośnie kontaktu z trenerami przygotowania fizycznego w klubach i też mamy właśnie ten raport, co zawodnicy wykonują, w jakim stanie są fizycznym. Bo mówię, tak jak powiedziałeś, na tym krótkim obozie 3-4-dniowym. Może przedmeczowy będzie ten obóz trochę dłuższy. Na pewno nie nauczysz tych zawodników grać w rugby, tylko możesz wstawić do systemu, który proponujesz i tak dobierać do tych zawodników do systemu, który proponujemy z Tomkiem, systemu gry, tego planu poruszania się na boisku. I to jest ważne, mówię. I tutaj właśnie ta rola, mówię, tak jak powiedziałeś, selekcji jest bardzo ważna, bo mówię, nie każdy zawodnik pasuje do systemu, który proponujemy. Tak więc mówię, tutaj niestety mówi się, że drzwi są otwarte dla każdego, ale mówi, trzeba też się dostosować do systemu. Mhm. Tak więc ten system i ten kolektyw musi być jedno, mówię, to ma być jedność, która idzie w jednym kierunku i jeden za drugiego idzie w ogień, mówię, bo tak wygląda w sportach zespołowych i mówię, a tym bardziej w rugby, gdzie jest sporo tej konfrontacji i musisz wiedzieć, że masz 14 kolegów obok, 14 plus rezerwowych, tak więc mówię. Plus jest jeszcze dochodzą zawodnicy, którzy nie są na boisku, którzy też są bardzo, bardzo ważnym elementem budowania tożsamości drużyny, tej jedności drużyny. Tak więc mówię, no tutaj jest ta rywalizacja ta pozytywna, bardziej sportowa, jest bardzo ważna. Jak się twoje życie zmieniło po tym, jak objąłeś fotel selekcjonera, bo nadal mieszkasz we Francji, jesteś mocno związany z tym krajem. Ile czasu będziesz teraz w Polsce, jak to będzie, tak znaczy, można powiedzieć? Jestem typowo obozowo tutaj w Polsce. To się zmiany życia, to ja tam, no doszło dużo obowiązków, tak więc mówię, na pewno widzę to, że tego czasu trochę wolnego jest o dużo mniej. Co na pewno moja małżonka i moja córka mogą potwierdzić, no ale za co im dziękuję, za to, że akceptują to i to jest bardzo ważne, tak jak i Tomka rodzina to samo widzi, że ciągle jesteśmy, mówię,
na telefonie, na wideokonferencjach ze sobą albo jeszcze z osobami, które są związane z reprezentacją i cały czas coś tam staramy się, żeby ta jakość tej drużyny, jakość naszych treningów też szła do przodu, żeby ten plan, który proponujemy, był coraz lepszy i szedł też, rozwijał się i dawał większość możliwości dla zawodników. Tak więc mówię, jest sporo pracy, tak więc nawet troszkę nie myśleliśmy, że z Tomkiem, że będzie to wymagało mniej, zaangażowania, bo wiedzieliśmy, że będziemy mocno zaangażowani, ale niektórych spraw nie wiedzieliśmy, że będziemy musieli też się angażować. Tak więc na chwilę obecną jesteśmy zmotywowani i tak myślę, że tak pozostaję przez cały okres, bo tak jak mówię, no, ta reprezentacja Polski, mówię, jest naszym takim, można powiedzieć, oczkiem w głowie i do tego się dąży. Jako zawodnik kiedyś dążyliśmy, żeby grać w tej reprezentacji jak najlepiej grać. A w chwili obecnej, no mówię, no, zostało to powierzone w nasze ręce, tak więc też chcemy zrobić z tego naprawdę dobry produkt, który będzie cieszył oczy kibiców i całego środowiska. Tak więc wiadomo, że niektóre mecze może nie będą piękne, chodzi, żeby wygrać, ale mówię, będziemy starać się, żeby mieć swój styl gry, a później niestety też czasem trzeba się dostosować do przeciwnika i trzeba mecze wygrać, o tak powiem. Na koniec akcent siedlecki. Dwie osoby ze środowiska rugby odpowiadają za selekcję, za wyniki pływaków, Paweł Wołkow i ty za rugby. No, można powiedzieć, że siedleckie rugby rozwija się i przez tyle lat osiągnął naprawdę dużo, bo to myślę sytuacja pierwsza w historii. W ogóle myślę, że mało które miasto w Polsce może pochwalić się dwoma selekcjonerami. Brawo dla Pawła, jeszcze też gratulacje od dłuższego czasu, już też widziałem, że też zaangażowany jest, tak więc no, tylko się możemy cieszyć, mówię, środowisko siedleckie może się cieszyć. Ja z godnością i z honorami staram się zawsze mówić o mieście, o moim mieście Siedlce w pozytywach i akcentować to, że naprawdę warunki, w jakich dzisiaj możemy przebywać i odbywać zgrupowanie reprezentacji Polski, bo naprawdę są bardzo dobre i są bardzo europejskie, można powiedzieć. Mówię, mam nadzieję, że będziemy mogli też rozegrać jakiś może mecz międzypaństwowy, oficjalny. Tak więc mówię, tutaj to już jest później rola trochę działaczy i klubu Siedlce i Polskiego Związku oraz też miasta Siedlce, czy wszyscy mają ochotę wejść w ten temat. I mówię, no ja mam nadzieję, że takie mecze się odbędą, bo mówię, no tutaj moja historia zaczęła się w Siedlcach. Teraz niedługo będzie pierwszy mecz z Litwą, gdzie na chwilę obecną jeszcze władze wybierają miejsce miasta. Mówię, mam nadzieję, że będę mógł jako trener też poprowadzić drużynę narodową na naszym terenie. Tak więc, na rodzinnej ziemi. Dokładnie. Tym bardziej, że przez całą karierę czynną Siedlczanie towarzyszyli ci. Raczej jak był mecz w Polsce, to nie zdarzyło się, żeby ta flaga Siedlce gdzieś nie wisiała, nie widniała, żeby nie byli kibice Siedlec, którzy przyjeżdżają, żeby chociaż ci piątkę przybić. Nie, no oczywiście. No, ja przez całą swoją karierę zawodniczą, przez całą przygodę zawodnika z Siedlcami jestem mocno związany, mam wielu przyjaciół, tak więc i moja cała rodzina plus przyjaciele, mówię, zawsze mnie wspierali na trybunach podczas meczów międzynarodowych. Zawodnicy siedleckiej Pogoni plus weterani, tak więc mówię, są to osoby, z którymi spędzaliśmy od najmniejszych lat, spędzamy wiele czasu, z którymi się wychowaliśmy razem, tak więc mówię, te aspekty siedleckie są cały czas związane ze mną, bo mówię, no, to jest moja ziemia, moje miejsce, gdzie się to wszystko zaczęło. Jasne, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, dziękuję za wizytę, no i powodzenia w trudnej roli selekcjonera. Dziękuję serdecznie, mówię, postaramy się nie zawieść, mówię, i mówię, tak jak powiedziałem, żeby ta reprezentacja dawała jak najwięcej radości i dla oka i dla kibiców reprezentacji Polski. Tego życzymy sobie wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Olgros. Jakość do pełna.